Witam, droga Izo. Zazdroszczę ci jednej rzeczy, że jesteś tym znakiem i masz tą wolność pisaną. I znalazłaś się też tam, w tym mieście, wiecznym mieście, czy w tym kraju, bo nie wiem dokładnie, nie napisałaś dokładnie, gdzie jesteś. Pomiędzy Warszawą a pomiędzy Rzymem właściwie nie ma różnic. To, co opisałaś w swojej wypowiedzi, to, co napisałaś właściwie, to jest właśnie fakt. To jest ta dziwna atmosfera tutaj w tym naszym kraju, której nie ma tam we Włoszech. Wiesz, sporo moich koleżanek wyjechało do Włoch i się zaadoptowały błyskawicznie. Nawet miałem propozycję taką, żeby wyjechać, ale jakoś tak się stało, że nie wyjechałem. Jakoś, wiesz, tak krótko mówiąc, Włochy nie są w moim jakby menu. Kulinarnym, nazwijmy to, tam, gdzie bym chciał mieszkać. Wiesz, gdzie bym chciał mieszkać, nie wiem. Nie wiem, wiesz, w dzisiejszych czasach bardzo tutaj, czy mam wolną, kiedyś Stany Zjednoczone, marzenie Kanada, Stany Zjednoczone. Dzisiaj już absolutnie nie. Stany Zjednoczone są też, mają strzelca przecież mocno uwydatnionego i raka. Potem następnie Hiszpania. Właściwie nie Hiszpania, a Portugalia. Jednak nie. Osobiście byłem w Rosji. To jest stan myśli i właściwie stan umysłu. Rosja jest bardzo przedziwnym krajem. To jest, po pierwsze, jest olbrzymia, to jest jedna rzecz. I różnice pomiędzy... Tam po prostu można być. Można być i można żyć. Tam nikt nikogo po prostu za nic nie goni. Jeżeli nie jest się w jakimś takim środowisku, które do czegoś zmusza, to tam można sobie być. Byłem w Austrii, dokładnie w Wiedniu. Wiedeń jest bardzo specyficzny. Na przykład w Rosji da się żyć od tak. A to od tak to znaczy, że idąc drogą, mogę otrzymać od tamtejszych ludzi pomoc. Idąc drogą. W Austrii tego nie zrobić. Nie uda się. Chyba że się trafi na kogoś rodaka, czy jakąś osobę, która jest wyjątkowo serdeczna. Ja w Austrii spotkałem się z tą serdecznością oczywiście, ale nie taką jak w Rosji. W Rosji jednak nawet na ulicy mnie wzięli, czy na przystanku, skąd, czy ja potrzebuję pomocy. Ja mówię, że nie potrzebuję. A wy i na straniec, no i się już rozpoczynała się ta wspaniała rozmowa i wiesz, automatycznie zaproszenie do domu, czy gdzieś tam, czy w pewnym momencie, na przykład pamiętam, kiedy młody chłopak poszedł do mnie i zapytał się, czy ja mam papierosy, czy ja mówię, że nie palę, a on mówi, że no szkoda, bo on by chciał zapalić. I się zorientował, że ja nie jestem Rosjaninem. No, to było normalne. I w pewnym momencie poszedł gdzieś tam, wrócił z
paczką papierosów i mi ją dał. Ja mówię, że ja nie palę. A on mówi, ale to podarunek, żebyś miał, bo może ktoś będzie potrzebował, to mu dasz. I było dla mnie to zaskoczenie, wiesz, ogromne zaskoczenie. I koleżanka z kolei moja rozpoczęła pracę właśnie we Włoszech. I Włosi są podobni, podobnie reagują, podobnie są spontaniczni. Może brak ci tej spontaniczności. My tutaj, w naszej ojczyźnie, tutaj w Polsce, już przestajemy być właśnie tacy spontaniczni. I co najdziwniejsze, że teraz, w tym okresie właśnie teraźniejszym i ta cała sytuacja, która jest, robi nas, robi jakby wroga we wrogu. No właśnie słyszysz. Czego bardzo nie lubię. I to jest najtrudniejsze, że my nie potrafimy się jakby skupić na tym, co jest najbardziej istotne. Wiesz, na tej takiej, to co ty masz w sobie, że ty jesteś przyjacielem kompletnie wszystkich i ty jesteś tym wesołkiem zodiaku, lubisz się bawić sobą, lubisz tą spontaniczność. To co zauważyłeś na przykład co do Warszawy. Ja mieszkam w tej chwili akurat w mieście Łodzi, ale sercem jestem cały czas w Warszawie i mieszkałem w Warszawie przez długi, bardzo długi okres i właściwie nie wiem, czy nie wrócę do tej Warszawy, chociaż już powiem ci, że w tej chwili chyba raczej na zasadzie tylko takiego dojazdu, wiesz, Warszawa już mnie męczy. To nie jest to, że ja jestem zmęczony Warszawą, tylko odeszły te osoby, z którymi byłem związany. Odeszły ze względu na wiek. I właściwie, wiesz, nie to, że nie mam gdzie się podziać, bo nieprawda, są kuzyni, jest cała właściwie ta najbliższa rodzina tam i właściwie mógłbym być codziennie i nie wiem, czy by mi starczyło pół roku na to, jakbym był tak codziennie u jednej osoby. Ale to nie chodzi o to. To chodzi tylko o ten sam fakt, wiesz, tego miasta. To miasto stało się przez ostatnie parę lat, właściwie od momentu, no co tu ukrywać, od momentu takiego, stało się takim miastem, gdzie, co mnie przeraża, tego nie było, że idziesz ulicą, albo na przykład z krajem parku, będzie lepiej, z krajem parku i stoją te kosze i tam ktoś zagląda. Wiesz, to jest przerażające. Ja to po raz pierwszy zauważyłem w Warszawie, to było chyba jakieś 7 albo 8 lat temu wstecz. Wcześniej tego nie było. Nikt nie szukał w tych miejscach. I patrząc się na to, a Warszawa jest rybami, jest zawsze taką ofiarą troszeczkę, wiesz, jest w dodatku stolicą. I to boli. To boli, że chociażby to powstanie warszawskie, te kłótnie cały czas o ten przemarsz taki, czy wolności, czy niewolności, czy niezależności, to już nieważne, ale tutaj są te konflikty i te konflikty są wyjątkowo, to jest związane właśnie z rybami, to jest właśnie związane z tą fazą ryb i z tym, z tą taką, chociażby masz pana prezydenta Trumpa, który przyjeżdża i tutaj wygłasza jakieś mowy o powstańcze, o powstaniu i nie wszyscy warszawiacy wiedzieli nawet o co chodzi. Wiesz? I to jest właśnie, to jest to, że my nawet nie potrafimy jakby
ocenić tego wszystkiego. Ja nie mówię o powstaniu warszawskim, ale chociażby powstanie warszawskie. Powiedz, zobacz, ile ofiar, ile jednocześnie jest to i co najgorsze, że w tej chwili my nawet nie potrafimy docenić, to też jest ta ryba, docenić tego heroizmu tych ludzi. Przecież moja mama była w tym powstaniu warszawskim i zawsze ze łzami w oczach mówiła, że to było potrzebne. Rosjanie przyszli. Rosjanie byli na Pradze. Już. A my tutaj robimy powstanie. Likwidujemy tych Niemców. Nagle usłyszeli, że 60 kilometrów się wycofali. To jest właśnie, to jest ta tragedia, którą ty też to odczułaś, tylko w innej formie. I weź zwróć uwagę, że coś jest. Ja, zakochany w Warszawie, właściwie cały czas, całe życie moje było, upłynęło właściwie w części tej głównej Warszawie. I no i co z tego? I nie chcę wracać do tej Warszawy, wiesz, bo ona coś ma w sobie takiego dołującego. Jestem tutaj akurat w części Łodzi, gdzie też jestem właśnie na pograniczu tych ryb i tego wodnika. Ja właściwie jestem po tej części rybnej, bo od strony Warszawy. Tam jest dalej Piotrkowska i z kolei ryby. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia miasta Łodzi, to można by się mocno zastanawiać, bo ten horoskop jest taki troszeczkę nieprawidłowy, bo właściwie mamy dwa horoskopy, ale to już kiedy indziej. Tutaj sobie poprawimy to kiedyś. I mamy to wszystko tutaj właśnie tak zbudowane. To jest bardzo smutne, że tak jest, wiesz. I zazdroszczę tobie tego logicznego myślenia. Tego logicznego myślenia, które tutaj zbudowałaś w tym krótkiej twojej wypowiedzi. No nic, skończę, bo rozgadam się, a tutaj chodziło mi tylko o to miejsce szczęścia na ziemi. Wiesz, jest bardzo trudne. To jest naprawdę wielkie szczęście, kiedy możemy sami sobie je wybrać, bo na ogół los tak tworzy, że jednak trzeba przyznać, że jeżeli żyjemy zgodnie z losem naszym, czyli z karmą, to karma nas umieszcza w tym miejscu, w którym powinniśmy być. I to trzeba bardzo szanować. I to jest bardzo, a bardzo ważne. Trzymaj się. Cześć.